Cześć, witam z kanału Smartesy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji smartfona. Tym razem jest to smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro, następca bardzo popularnego modelu Note 8 Pro, którego mieliście też okazję recenzję zobaczyć na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak ten telefon jest wykonany, jaką posiada specyfikację techniczną. Sprawdzimy sobie, jak wypada w benchmarkach oraz odpowiemy sobie na pytanie, czy warto wymienić Note 8 Pro właśnie na nową dziewiątkę. Ponieważ oba telefony są nadal w sprzedaży, natomiast cena tych dwóch modeli różni się od siebie zasadniczo. Na początek zobaczmy sobie, co otrzymujemy w zestawie. W zestawie oczywiście telefon, zaraz do niego przejdziemy. Mamy też silikonowe etui przeźroczyste dopasowane do tego telefonu, instrukcja obsługi, szpilka do kasetki na karty SIM oraz ładowarka. Ładowarka bardzo szybka, 33W, zapewniająca szybkie ładowanie tego smartfona i to jest nowość w porównaniu do modelu Redmi Note 8 Pro, gdzie mieliśmy znacznie wolniejszą ładowarkę, słabsze ładowanie. No i tu jest standardzie oczywiście też przewód USB, tutaj USB typu C do ładowania tego właśnie naszego smartfona. Takim czerwonym środkiem, fajnie wyglądający. No i to naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten zestaw, o zawartość właśnie tego naszego zestawu. Przejdźmy teraz do samego telefonu. Zobaczmy, jak ten telefon został wykonany, co też się zmieniło w porównaniu do wersji 8. No i teraz tak, na froncie szkło Gorilla Glass klasy 5, podobnie zresztą też jak na plecach tego telefonu, więc to jest myślę na plus według mnie. Po bokach ramki wykonane oczywiście z tworzywa sztucznego, to jest bez zmian, pomalowanego na kolor taki jak tutaj plecy tego telefonu. W tym przypadku jest to wersja właśnie ta zielona, natomiast jest też wersja biała oraz szara, więc myślę, że każdy może dobrać coś do siebie. W wersji Pro tego telefonu, jak widzicie, mamy tutaj dwa odcienie tego koloru zielonego. U góry jest gładki, tutaj jest taki prążkowany nieco niżej. Bardzo fajnie to wygląda właśnie pod względem designu. Telefon naprawdę świetnie się prezentuje. Jest to moim zdaniem jeden z ładniejszych telefonów obecnie dostępnych na rynku. Na pewno zauważyliście, że zmienił się układ kamer. Poprzednio mieliśmy tutaj kamery jedna pod drugą, teraz mamy tą wyspę kwadratową, która jest obecnie tak naprawdę standardem. Myślę, że to też świetnie wygląda, natomiast no jak widzicie, wyspa dość mocno odstaje od telefonu. Na szczęście to etui, które jest w zestawie, niweluje nam tą różnicę. Jeżeli dodatkowo chcecie zabezpieczyć te kamery, to na końcu filmu pokażę Wam szkła ochronne, inne akcesoria do tego telefonu, które sobie też zamówiłem. Tak więc jeżeli będzie Was to interesowało, to zapraszam do oglądania do końca. Pod wyspą oczywiście mamy diodę LED doświetlającą. Tutaj informacje na temat tych kamer. No i znaczek Redmi, tak więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o te plecy. Teraz tak, jeżeli chodzi o prawą tej krawędź, belka regulacji głosu, świetna, dobrze wyczuwalna, ale nie hacząca. No i przycisk Power, który jest też jednocześnie czytnikiem linii papilarnych i to jest naprawdę genialne rozwiązanie w bardzo dobrym miejscu. Niektórzy twierdzą, że trochę za wysoko. Jak dla mnie akurat jest to naprawdę świetne miejsce, aczkolwiek jeżeli macie mniejsze dłonie, no to rzeczywiście być może nieco niższe umiejscowienie byłoby dla Was wygodniejsze. Ja nie mam do tego jakichś tutaj większych uwag. Jeżeli chodzi o dolną krawędź, zobaczcie, głośnik, mikrofon, mamy tutaj oczywiście złącze ładowania USB typu C oraz wyjście na słuchawki, więc tego nam tutaj też nie zabrakło, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy. Na górnej krawędzi mikrofon do szumów, mamy też diodę IR do sterowania urządzeniami typu, nie wiem, telewizor, klimatyzator, tego typu rzeczy, więc też jak najbardziej ok. Po lewej stronie mamy szufladkę na karty SIM i teraz zobaczcie, nie jest to szufladka hybrydowa, gdzie musimy wybierać pomiędzy kartami SIM a kartami rozszerzenia pamięci. Jak widzicie, możemy zamontować w tym telefonie dwie karty SIM oraz kartę do rozszerzenia pamięci microSD, więc naprawdę świetne rozwiązanie, to czego moglibyśmy oczekiwać od nowoczesnego telefonu. Jeżeli chodzi o ekran, tutaj kamerę frontową, nie mamy tutaj notcha, mamy tutaj to okienko na kamerę. Jak pewno zauważyliście, aż może na filmie będzie to słabo widać, producent nakleił nam tutaj na ekran folię ochronną. Ona tutaj już jest w standardzie naklejona, więc jeżeli obawiacie się, że ten telefon Wam się porysuje,
nie macie jeszcze kupionego żadnego szkła ochronnego, no to macie ten telefon już w gratisie na początek zabezpieczony, więc to jest też na plus. Ja sobie dokupiłem szkło ochronne, to też Wam pokażę na końcu tego filmu. Co jeszcze? Telefon wyposażony jest też w diodę powiadomień. Może podłączmy sobie tutaj zasilanie, pokażę Wam, gdzie ta dioda jest umiejscowiona. Zobaczcie, tutaj u góry malutka, może nie jest zbytnio zauważalna tutaj w tym głośniku górnym, ale jest i te powiadomienia się nam wyświetlają, więc to jest też dodatkowy atut, jeżeli chodzi o ten telefon. Jeżeli chodzi o tą budowę, pasowanie elementów, świetne. Telefon oczywiście jest dość duży, ponieważ jest to telefon, który ma ekran o przekątnej 6,67 cala, więc siłą rzeczy no jest tutaj kawałek tego telefonu, więc jeżeli macie małe dłonie, to możecie mieć tutaj problem z obsługą. Natomiast no, obecnie takie są standardy, więc większość telefonów również będzie tak wyglądało. Natomiast jego waga 200 gram, tutaj też niektórym może się wydawać, że jest dość ciężki, natomiast trzeba pamiętać, że tutaj główny ciężar takiego telefonu to jest bateria, a tutaj mamy baterię aż 5020 mAh. Bardzo dużą, bardzo wydajną baterię, więc myślę, że te 200 gram jest jak najbardziej do zaakceptowania. Teraz może przejdźmy do wyświetlacza, do ekranu. Ekran, tak jak wspominałem, o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczość 2400x1080 pikseli. Świetne kąty widzenia, bardzo dobre odwzorowanie kolorów, niezła też jasność maksymalna, czyli duża czytelność w słońcu. Natomiast nadal jest to ekran IPS i tylko 60 Hz, więc tutaj żadnego postępu w porównaniu do Redmi Note 8 Pro niestety nie ma, czyli tutaj producent zastosował nam praktycznie dokładnie ten sam wyświetlacz co w poprzednim modelu. Jak dla mnie chyba największą, jedyną wadą, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to jest to, że nie jest to oczywiście wyświetlacz AMOLED, czyli nie mamy możliwości korzystania z funkcji Always on Display, czyli wyświetlania powiadomień na wygaszonym ekranie. No i oczywiście nie mamy aż tak dobrych czerni, jak to ma miejsce w przypadku ekranów właśnie AMOLED. Teraz sobie przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli do systemu. Oczywiście sercem systemu jest Android, jest to Android wersji 10. Natomiast oczywiście telefon ma być zaktualizowany do wersji Androida 11, jeżeli ta już zadebutuje na rynku. Podobnie jest też z wersją nakładki tej systemowej w MIUI. Jak widzicie, jest to wersja 11.05 na chwilę obecną. Natomiast też już na dniach tak naprawdę ten telefon powinien otrzymać aktualizację do MIUI 12, czyli do tej najnowszej nakładki od Xiaomi. Więc czekamy na to z niecierpliwością. Jeżeli chodzi o funkcje, tak naprawdę są te wszystkie ustawienia takie jak mamy w przypadku właśnie każdego Androida 10 i systemu MIUI 11, więc tego Wam nie będę tutaj pokazywał, pokazywałem to dokładnie w przypadku poprzednich telefonów od Xiaomi, poprzednich modelów Redmi. To co najważniejsze to oczywiście mamy tutaj te wszystkie możliwości zarządzania ekranem, mamy możliwości wybudzania podwójnym kliknięciem, podniesieniem telefonu. Możemy sobie też korzystać z trybów ochrony oczu, czyli tego trybu czytania. Możemy też regulować kolorystykę, jeżeli te kolory są dla Was zbyt zimne, zbyt ciepłe. Możecie oczywiście to wszystko sobie tutaj w systemie pozmieniać. Rozmiar tekstu, te czcionki itd., itd. To się tutaj nic nie zmieniło. Mamy oczywiście zabezpieczenia za pomocą odcisku palców, za pomocą twarzy, za pomocą tutaj urządzeń Bluetooth. No i tu może Wam przy okazji pokażę. Zobaczcie, jak ten czytnik działa. Wystarczy nawet przyłożyć palec. Błyskawiczne odblokowanie. To jest chyba jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o ten smartfon. Redmi Note 8 Pro miało ten czytnik tutaj z tyłu. Też świetne miejsce, które do tej pory preferowałem. Natomiast ten czytnik w tym przycisku, zobaczcie, no idealna sprawa. Wystarczy dotknąć. Odblokowanie jest w ciągu ułamka sekundy, więc to jest duży plus, jeżeli chodzi o Redmi Note 9 Pro. Jeżeli chodzi o inne ustawienia, to mamy też możliwość oczywiście sterowania diodą powiadomień, tworzenia skrótów. Możemy też korzystać z trybu jednoręcznego, jeżeli ta obsługa jedną ręką tego telefonu jest dla Was nieco utrudniona, to możemy zmniejszyć ekran do rozdzielczości 3,5 cala, 4, 4,5 cala, więc myślę, że takie funkcje Wam też się przydadzą. Mamy też te różne tryby odnośnie na przykład czyszczenia głośnika i tego typu rzeczy, ale to jest dokładnie to wszystko, co Wam już pokazywałem w poprzednich odcinkach. Mamy też funkcje specjalne, takie jak tryb Game Turbo, czyli
zwiększenie wydajności w grach tego telefonu. Mamy narzędzia odnośnie wideo, mamy też drugą przestrzeń, czyli miejsce dodatkowe na nasze dane, na nasz drugi profil. Możemy też klonować aplikacje, więc to wszystko, co posiada większość telefonów od Xiaomi z tej średniej półki, tutaj też się w tym telefonie znalazł. Teraz przejdźmy do wydajności tego smartfona. Na pokładzie mamy tym razem procesor Snapdragona 720G. Jak pamiętacie, Redmi Note 8 Pro miał na pokładzie procesor MediaTek, też bardzo wydajny procesor, natomiast przez niektórych dość nielubiany, niedoceniany być może. Dlatego tym razem tutaj Xiaomi poszło w kierunku Snapdragona i mamy tutaj właśnie tą wersję 720G. Bardzo wydajną, myślę, że tutaj wystarczającą do większości zastosowań. Jak widzicie, wyniki w AnTuTu na poziomie 277 126 punktów. Myślę, że to jest świetny wynik. Mamy na pokładzie 6 GB pamięci RAM i w tej wersji, którą tutaj widzicie, mam tutaj 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast jest też sprzedawany z wersją pamięci 64 GB, nieco tańsza wersja, więc tutaj już od Was zależy, którą wersję wybierzecie. I teraz zobaczcie, 55. pozycja w rankingu. Myślę, że świetne miejsce, bardzo wydajny telefon. Natomiast jeżeli sobie zobaczycie na wynik poprzednika, czyli Redmi Note 8 Pro, to on był na 49. miejscu, czyli był jeszcze nieco bardziej wydajny. Z tym, że pamiętajcie, że tam mamy na pokładzie właśnie tego MediaTeka, który niestety nie przez wszystkich jest lubiany. Tak więc, jeżeli kupimy Redmi Note 9 Pro, jeżeli chodzi o wydajność, tutaj tak naprawdę nie zyskujemy nic, jest ona nawet minimalnie mniejsza niż w przypadku poprzednika. Jednak pamiętajcie, że jest to naprawdę dalej bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o ten ranking smartfonów. Ok, tyle odnośnie tutaj AnTuTu. Ja sobie oczywiście przechodziłem też jeszcze inne benchmarki, na przykład w 3D Marku. Zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o gry. Jeżeli chodzi o Shoot Extreme OpenGL, to jest 2506 punktów, w Vulkanie mamy tutaj 2357 punktów. Jest to w zupełności wystarczające, aby uruchomić na tym telefonie większość nawet nowych tytułów gier i to w bardzo dobrej jakości, więc myślę, że jeżeli szukacie niedrogiego telefonu też do takich zastosowań, to tutaj Redmi Note 9 Pro również Was nie zawiedzie. Tyle odnośnie wydajności tego telefonu. Z moich doświadczeń wynika, że telefon działa naprawdę bardzo płynnie, szybko. Jeżeli chodzi o przeglądanie tych stron, materiałów jakichś internetowych i tego typu rzeczy, pełna płynność, zobaczcie, to wszystko bardzo dobrze działa, szybko się wszystko ładuje. Nie ma tutaj żadnych przycięć, żadnych tutaj jakichś spowolnień klatkowania. Wszystko się otwiera bardzo szybko, bardzo płynnie. Nie mam do tego żadnych uwag, pełna responsywność, ładowanie stron, obsługa tego telefonu jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o dialer, to klasyczny dla telefonów Xiaomi systemem MIUI, więc tutaj żadnych niespodzianek nie ma. No i cóż, może teraz przejdźmy do aplikacji aparatu, bo to myślę wielu z Was też będzie interesowało. Ta aplikacja jest to ta sama aplikacja, którą widzieliście w telefonie Redmi Note 8, czyli ten układ klasyczny, mamy tryb slow motion, mamy krótkie wideo, mamy tutaj wideo, zdjęcia, oczywiście też zdjęcia w pełnej rozdzielczości 64 megapiksele. Możemy też korzystać z zdjęć portretowych, tryb nocny, który całkiem tutaj nieźle się sprawdza, aczkolwiek oczywiście jak w przypadku większości telefonów z tego segmentu celularnego też nie możemy liczyć, że te zdjęcia nocne będą aż tak dobre jak w przypadku na przykład flagowców, natomiast ja nie mam do nich jakichś większych uwag. Mamy też tryb Pro, w którym możemy sobie już wszystko ręcznie regulować poszczególne parametry, takie jak ISO, balans bieli, tutaj to wszystko można sobie ręcznie dostroić do własnych potrzeb. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś ustawienia, to zobaczcie, możemy nakładać znaki wodne, wskazówki na żywo, jakość zdjęć regulowana jest od niskiej do bardzo dobrej. Oczywiście jeżeli chodzi o jakieś te inne funkcje, takie jak tagi geograficzne, dźwięki, migawki, to wszystko się tutaj w tym telefonie znalazło, więc nie będzie problemu. Mamy oczywiście tryby, kilka trybów filtrów ponakładanych, takie normalne, żywy, film, miłość, tutaj słoneczny i tak dalej. Jak widać, ten wybór jest dość duży. Jeżeli jesteśmy tutaj przy tych zdjęciach, to zobaczcie, mamy oczywiście tryb HDR, który możemy włączyć, wyłączyć lub też ustawić w automacie. Znacznie to poprawia jakość tych naszych zdjęć. Mamy też sztuczną inteligencję SI aparatu. Tutaj już pozostawiam to w Waszej geście, czy będziecie tego używać, czy też nie.
Te tryby Wam już upiększenia pokazywałem, oczywiście zarządzanie też lampą, więc to chyba są takie najważniejsze funkcje. Mamy też możliwość ustawienia kadru 9x16, pełny obraz 1:1, 3/4. Tak więc to wszystko też tutaj jak najbardziej się znalazło. Samowyzwalacz, mamy też rozmycie tła. Możemy sobie ustawić jej siatkę, poziomicę, możemy korzystać też z trybu makro, jeżeli byście taką funkcję potrzebowali, to też oczywiście tutaj się znalazła. Tak więc to jest tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli chodzi o materiały wideo, nagrywanie filmów. Zobaczcie jakość filmów 4K 30 fps, tutaj 720p w 30 fps, 1080p w 30 fps i 1080p w 60 fps, czyli zarówno w rozdzielczości Full HD, jak też 4K możemy nagrywać za pomocą właśnie tego tutaj aparatu, tego naszego telefonu. Mamy oczywiście też tryb timelapse poklatkowy, możemy też korzystać z encodera wideo albo H264, albo też H265, jeżeli byście potrzebowali. Też wszystkie tagi geograficzne, tutaj migawki, to wszystko w aplikacji się znalazło. Tyle odnośnie ustawień samej aplikacji. Teraz może pokażę Wam kilka przykładowych zdjęć wykonanych za pomocą właśnie tego telefonu, tak żebyście mogli sami ocenić sobie jakość tych zdjęć. Jak dla mnie ta jakość jest jak najbardziej ok. Myślę, że nie ma się za bardzo do czego doczepić, szczególnie biorąc pod uwagę cenę tego telefonu. Tak więc zapraszam do kilku przykładowych zdjęć w rozdzielczości tej zwykłej oraz w pełnej rozdzielczości 64 megapiksele. Teraz sobie może przejdźmy do baterii. Jak może pamiętacie, na pokładzie mamy baterię o pojemności aż 5025 mAh. Jest to naprawdę dużo, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Jak dla mnie ta bateria potrafi wytrzymać około 2 dni przy takim typowym użytkowaniu, czyli przeglądanie internetu, odbieranie poczty, oczywiście wykonywanie połączeń telefonicznych. Myślę, że jeżeli ktoś mało tego telefonu będzie używał, to nawet te 3 dni jest w stanie ta bateria pracować tutaj bez konieczności podłączania ładowarki. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś bardzo dużo używa telefonu, to bez problemu też jest w stanie rozładować w ciągu jednego dnia. Natomiast to, co ważne, mamy tutaj też to szybkie ładowanie, jak pamiętacie, ładowarka 33-watowa. Naładowanie tej baterii od zera do pełna to jest około 1,5 godziny, czyli naprawdę bardzo szybko, więc myślę, że to jest chyba też jeden z większych atutów właśnie, jeżeli chodzi o Redmi Note 9 Pro, przemawiający właśnie za zakupem tego telefonu, czyli to szybkie ładowanie, wydajna bateria, to jest myślę to, co może przekonać tutaj większość użytkowników do tego telefonu. Ok, to teraz na koniec jeszcze kilka informacji na temat łączności. Tak jak wspominałem, możemy tutaj zainstalować dwie karty SIM, obie oczywiście działają w paśmie LTE, czyli mamy tu możliwość korzystania też z szybkiego internetu. Mamy tutaj dobrze działający GPS, no i mamy tutaj też oczywiście płatności NFC, więc jeżeli chcecie ten telefon właśnie do tego wykorzystywać, to jak najbardziej Redmi Note 9 Pro
będzie do tego się nadawał. Możecie bez problemu tutaj płacić tym telefonem w sklepie. Możecie korzystać z nawigacji samochodowej. Jakość rozmów tutaj prowadzonych za pomocą tego telefonu ja oceniam tutaj bardzo wysoko. Dźwięk jest dobrej jakości, głośny i moi rozmówcy też nie skarżyli się na jakość rozmów, tak więc wydaje mi się, że też pod tym względem Redmi Note 9 Pro jak najbardziej Wam się sprawdzi. Tyle odnośnie tego telefonu, jego funkcji, działania. Teraz może jeszcze kilka słów na temat samej ceny. Ten telefon w dniu premiery został tutaj wyceniony w tej wersji 128 giga na bodajże 1390 zł. Na dzień dzisiejszy ta cena spadła już do 1250, więc już jest znacznie bardziej atrakcyjna. Natomiast biorąc pod uwagę to, że też mocno potaniał Redmi Note 8 Pro, który tak jak wiecie jest podobnej wydajności, też ciągle jest to praktycznie nowy telefon, też bardzo dobry, bardzo wydajny. Dlatego też należałoby się zastanowić, czy warto w takim razie zmieniać go na Redmi 9 Pro. I teraz moim zdaniem, jeżeli macie już w tym momencie Redmi 8 Pro, to na razie bym nie kupował wersji 9, chyba że oczywiście przekonuje Was design, przekonuje Was Snapdragon na tutaj pokładzie, czy też ta większa bateria, to wówczas oczywiście tak. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykonanie, działanie telefonu, wydajność telefonu, to myślę, że możecie spokojnie pozostać przy wersji właśnie Redmi Note 8. No i nie ma sensu jeszcze się przesiadać na 9. Natomiast jeżeli chcecie wymienić jakiś starszy telefon, no to myślę, że tutaj jak najbardziej warto już zainwestować właśnie w tą 9 Pro, ponieważ jest to już nowszy telefon. Mamy większe tutaj szanse na dłuższe aktualizacje systemu. Mamy tutaj już ten ciekawszy design, tak więc no myślę, że to jest plus. No i mamy też to szybkie ładowanie 33W, którego brakowało w przypadku właśnie wersji tutaj 8 tego telefonu. Natomiast ja powiem Wam, że zamieniłem osobiście Redmi Note 8 Pro na tą 9, ale głównie ze względu na to, że udało mi się kupić tą 9 w sklepie tutaj chińskim Banggood, z którego ją sprowadziłem. Kupiłem ją dokładnie z kosztami przesyłki, z ubezpieczeniem. Wyszło mi dokładnie $226, czyli za ten telefon zapłaciłem po przeliczeniu na polskie 834 zł. No więc myślę, że w tej cenie nie było się nad czym zastanawiać. W sklepie Banggood często pojawiają się promocje na te telefony, więc myślę, że też warto tam zaglądać. Ja Wam zamieszczę może jakieś linki pod filmem, też może jakieś kody rabatowe, jeżeli znajdę do tych właśnie telefonów. Tak więc sprawdzajcie pod filmem, jeżeli się pojawią, to myślę, że warto z nich skorzystać. Są to zupełnie bezpieczne zakupy, pełna gwarancja też sklepu na telefon, nie ma problemu, jeżeli chodzi o jakieś reklamacje tego typu rzeczy. Więc myślę, że można też nieco sobie zaoszczędzić, jeżeli byście chcieli go właśnie kupić w ten sposób. Jedyny minus to jest długi czas oczekiwania na przesyłkę, około 3 tygodnie od zamówienia tego telefonu i o tym też pamiętajcie. Obiecałem Wam na koniec, że pokażę Wam też jeszcze jakieś akcesoria do tego telefonu. Ja zamówiłem sobie razem z tym telefonem takie 3 rzeczy. Pierwsza to jest szkło ochronne na telefon. Szkło marki Beikei, bardzo dobrej jakości. Szkło, które myślę, że jednak warto sobie zakupić do tego telefonu, dodatkowo zabezpieczyć sobie ten ekran. Jeżeli chodzi o jakieś te linki do tego szkła, to oczywiście zamieszczę Wam też pod filmem. Jeżeli go zamontuję, to oczywiście Wam też pokażę. Druga sprawa, to zamówiłem sobie też szkło ochronne na tą kamerę tylną, ponieważ no jak wiecie, te kamery są dość wystające, mogą nam się gdzieś porysować. I zobaczcie, zamówiłem sobie takie szkło, które w zestawie ma też dodatkowo ramkę, którą zakładamy sobie na te obiektywy, czyli ona dodatkowo zabezpiecza ta ramka nam krawędzie tutaj tego naszego obiektywu. Tak więc mamy tutaj te szkła i mamy taką ramkę metalową, którą po prostu nakładamy też na ten obiektyw. I to nam dodatkowo zabezpiecza właśnie całość naszych kamer, więc myślę, że to też może być ciekawe rozwiązanie. I trzeci gadżet to jest takie etui dwustronne magnetyczne, które zakupiłem do tego telefonu. Jak widzicie, wkładamy telefon do środka, po prostu zamykamy to wszystko i mamy w tym momencie zabezpieczony telefon zarówno z przodu, jak i z tyłu.
No niestety trochę się zawiodłem na tym gadżecie, jak widzicie jest on bardzo tutaj gruby. Telefon no, nie prezentuje się w tym tutaj etui zbyt tutaj ciekawie. I teraz zobaczcie, jak to etui wygląda na tym telefonie. No tutaj dość mocno wszystko odstaje, dość duży ten telefon się przez to zrobił. Też nie wszystkie elementy są tutaj jakoś tak świetnie spasowane, więc to jest też chyba na minus. Natomiast na plus na pewno bardzo dobre zabezpieczenie telefonów z obu stron, więc jeżeli to rozwiązanie by Wam odpowiadało, no to oczywiście link też do tego tu jest pod filmem. Natomiast no zobaczcie, tutaj też te kamery wystają ponad to etui, więc nie są chronione, więc wówczas no już musimy obowiązkowo sobie właśnie dokupić to szkło na tylne kamery, żeby sobie je odpowiednio zabezpieczyć. Tak więc duże bezpieczeństwo telefonu kosztem no niestety funkcjonalności i też designu, więc o tym też pamiętajcie. Ok, z mojej strony na dzisiaj to było już wszystko. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście zwykle proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!